Dzisiaj rozmowa z Southampton. Dzwoni do mnie kobieta, dzwoni z Southampton. Jak prowadzi rozmowę? Jeden sposób. Jak? Zadaję pytania i po sekundzie oczekuję odpowiedzi. Odpowiedziałam jej dwa razy, potem się zatrzymałam. Zwróciłam uwagę, że za szybko zadaję pytania. Niezrozumiałe. Stwierdziłam, że albo ktoś sobie robi jaja, albo chce wyłudzić ode mnie informacje. Ponieważ taki sposób rozmawiania ze mną jest to metoda używana w czasie II wojny światowej przy przesłuchaniach jeńców wojennych. Metoda wojskowa. Ale przepraszam, mamy czasy pokoju, a nie wojny. Chyba, że Southampton i ta kobieta lubi wojować. O sorry, ja jestem pokojową osobą, pokojowo nastawioną do ludzi, ale ja nie będę rozmawiała ani z takimi, co w taki sposób rozmawiają, bo zawsze jest obawa, że to jest tak zwany scamming, czyli dzwoni do mnie kryminalista, chce tylko uzyskać ode mnie odpowiedzi. Nie tędy droga, bo po prostu nie odpowiem ci nic. Albo odpowiem ci na dwa pytania, a potem zamilknę. I powiem ci na końcu jedno. Zadzwoń później. Tak? Naucz się rozmawiać jak człowiek. Nie jak robot. Czy jakbyś była i przesłuchiwała innych ludzi, chcąc się wywiedzieć tylko odpowiedzi. Nie tędy droga. Nikt nie będzie z tobą w ten sposób rozmawiać. Nie uzyskasz nic. Tyle. Nara. Miłego dnia.